Lazar, ekspert do spraw wizerunku politycznego. To jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście to zapewne dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że dziś rozmawiamy na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to już przesądzony został Donald Trump. Jeżeli wierzyć telewizji CNN, to w tej chwili na swoim koncie ma 289 głosów elektorskich. Hillary Clinton 218. No, różnych scenariuszy mogliśmy się spodziewać, ale to jest knockout. To jest knockout. Knockout, który również wynika z tego, jak prowadzona była kampania przez Donalda Trumpa, mianowicie z tej gry na błędzie poznawczym, czyli posługiwania się w dużym mierze kłamstwami, nieprawdami, półprawdami, ale przede wszystkim emocjami. Na przykład niedawno tutaj w radiu usłyszeliśmy fragment tego niedawnego sprzed chwili wystąpienia Trumpa, kiedy powiedział, że uczyni Amerykę największą gospodarką na świecie. Tymczasem Ameryka jest największą gospodarką na świecie. Jeszcze. No niektórzy tak mówią, ale wciąż mimo wszystko jest, więc jedyne co może zrobić, to sprawić, żeby tak trwała i życzymy wszyscy na pewno powodzenia. Jeśli chodzi o inne rzeczy, które przekłamywał wiecznie, to jest między innymi to, że bezrobocie za Obamy wzrosło, tymczasem spadło z 12%, między 10 a 12% zależy od stanu, do 4,9%. Więc no i